Przejścia dla pieszych w obrębie przejazdu kolejowego na ulicy 1 Maja zostały przesunięte. Wynika to ze zmiany przepisów. Zostawienie przejść w ich dotychczasowych miejscach mogło stanowić zagrożenie i dla pieszych, i dla kierowców. W przestrzeni publicznej trwa dyskusja, jak nazwać nowo powstały park przy ulicy Unii Europejskiej. Radny PL18 Michał Skrzypczak, członek Komisji do Spraw Nazewnictwa, zaangażował się w badanie opinii społecznej na ten temat. W poniedziałek do dyspozycji mieszkańców zostanie oddany ogród deszczowy, teren przy ulicy 17 stycznia, którego zadaniem będzie zbieranie i filtrowanie nadmiaru wody deszczowej. W 24. konkursie Balkono z Dobą Leszna biorą udział także te, które należą do mieszkańców Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych. Piątka zawodników i zawodniczek Polonii 1912 Leszno będzie reprezentowała Polskę podczas Mistrzostw Świata do lat 18, Mistrzostw Świata do lat 23 i indywidualnego Pucharu Świata do lat 14 w kręglach klasycznych na Słowenii. Już w tę niedzielę emocje sięgną zenitu. Nadszedł czas na ostatnią kolejkę rundy zasadniczej PGE Ekstraligi. W górnej części ligowej tabeli już nikt nie spodziewa się żadnych rewolucji, natomiast losy walki o utrzymanie rozstrzygną się w niedzielny wieczór. Festyn na pożegnanie wakacji przy amfiteatrze imienia Mieczysława Stora w Bojanowie zacznie się o godzinie 13 we wtorek 24 sierpnia i potrwa do godziny 17. Mieszkańcy Śmigla zachęcają inne osoby do szczepień przeciwko COVID-19.